5 listopada 2038. Witam, wracamy. Oho, wracamy do tego androida, co kupowaliśmy farby. I ja pierdzielę, jakiegoś bogacza jesteśmy, jakiegoś malarza. Markus, okej. Okay. Znam już imię tego androida. Markus, zostaw paczkę. Postaw. O, proszę! Nie nosi tej, tej. A co to? Ptaszek? Obudź Karla na górze. To zaraz. Mam jakiś te. Ja pierdolę. To nie są prawdziwe ptaki. Są ptaki nakręcane. Znaczy, też androidy. Wow. No w sumie tak. Nie trzeba karmić. Nie trzeba się zajmować. Włączasz, wyłączasz. Ja pierdolę. Nawet zwierzęta. Jeszcze śpiewają ładnie. Dzień dobry, to ja Markus. Ale obraz jest za mną. Fajny. Dobra, Karl jest na górze. Idziemy na górę. Jakie kurde bobaski creepy na żyrandolu. Oho! Wiecie co to jest? To jest jak niepełnosprawny chce zejść na dół po schodach. Dla wózka. Czyli Karl jest niepełnosprawny. O nie. Niepełnosprawny malarz. O kurwa. I dinozaurmen. Lubi zbierać różne rzeczy. Co my tu jeszcze mamy? Ja nie chcę tak od razu iść do niego. Niech sobie pośpi. Na dole coś było, bo mogłem pójść na dół. Pierdziele, idę na dół. Karl, poczekasz. Pośpisz sobie dzisiaj dłużej. Nie chcę nic ominąć. Zobaczmy, co będzie na dole. A, spędzi. Dobra. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Okej, okay. Jaki fajny telewizor. Na pewno, kurde, QLED 80K. Century, biegły północny. Czemu Rosja się nim interesuje? Biegły północny. Zamarznięte skarby. Rosja zainteresowała się biegunem północnym po tym, jak pod pokrywą lodową odkryto tam drogocenne minerały. Wielu z nich używa się do pozyskiwania tyrium w procesie syntezy chemicznej. Produkcja androidów staje się coraz większą gałęzią zarówno amerykańską, jak i amerykańskiej, jak i rosyjskiej gospodarki, ale nie chodzi tu wyłącznie o PKB rezerwy tyrium. Czyli rozumiem, tyrium to jest chyba ta krew? Albo coś, co jest potrzebne androidom, nie wiem, jako że jakiś sprzęt. Tyrium pozwoliło na eksperymentowanie z bardziej zaawansowanymi androidami, co znacząco zwiększyłoby ich potencjał militarno-gospodarczy. Aha, okej. Okay. Biorąc pod uwagę strategiczną wartość regionu, która łączy Rosję z Europą, przez Norwegię i Danię, Grenlandię oraz z Kanadą, perspektywa pokojowego rozwiązania wydaje się nieprawdopodobna. Rzecznik NATO przedstawia jednak sytuację z większym optymizmem. Oba narody mogą więcej zyskać, jeśli rejon Arktyki będzie stabilny, a co za tym idzie, produktywny. Konflikt nie leży w niczyim interesie. Prezydent Warren ostatnio odrzuciła ten pomysł. To prosta Rosja, nie ma czego szukać w Arktyce. Jeśli Kreml tego nie rozumie, to dopilnujemy, by zrozumiał. Okej. Okay. Odkryto życie na Tytanie. Kolejne dowody na istnienie obcych form życia. Oho! Kolejne dowody na istnienie obcych form życia. Sonda Darwina, która 19 lat temu ruszyła na skutego metanowym lodem Tytana, by badać jego powierzchnię, potwierdziła istnienie mikroorganizmów żyjących setki kilometrów pod zamarzliną w oceanie słonej wody odsłoniętym grubą pokrywą zamarzniętego metanu. Po tym jak podobne mikroby znalezione na Eklandusie, księżycu Saturnia, podobno wydaje się, że życie występuje we wszechświecie dosyć powszechnie. To takie malutkie, to myślałem, że jakieś fajne. Rzecznik NASA skomentował, że historia to kolejne
że historia to kolejne z serii wydarzeń wskazujących na istnienie życia na innych planetach. Nasza ekspedycja androidów na Io jest jedną z misji, które mają na celu odkrywanie życia pozaziemskiego, dodał. Jason Graff, dyrektor działu humanizacji CyberLife, zapewnił, że firma bardzo angażuje się we współpracę z NASA. Nasze kosmiczne androidy są przystosowane do udziału w takich misjach dalekiego zasięgu. Jesteśmy dumni, że nasze modele są promieniami ludzkich odkryć. No tak, bo one nie potrzebują, kuźwa, tlenu. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Mogę pograć na fortepianie? Nie, na pianinie. A tu mamy globus, zakręć. Dziś pojadę... tu. Kurwa, tu jest żyrafa, nawet nie zauważyłem. Girafę. Okej. Coś mi się tam otworzyło po prawej, ale chciałem sobie spróbować zagrać. Piosenka mówiła, że muzyka w tej grze jest zajebista. I jest wieżą. A mógłbym coś zagrać dłużej? Chyba ten android grać nie potrafi. Tutaj coś jeszcze mamy. Dzień dobry. Jakaś praca, to pewnie pracownia Karla, co? To może zanim go nie ma, to uporządkuję. Już wszystko. Na jego przybycie. Bądźmy dobrym androidem, posłusznym androidem. Żebym mógł sobie malować w spokoju. Proszę bardzo. Widzicie, nawet ma taki podnośnik dla wózka. Znaczy nie dla wózka, dla siebie, żeby mógł malować na całym tym, na całym obszarze. Żeby się poruszać. Bo widzę, płótno jest wielkie. Coś tu jeszcze mogę zrobić? Tu jeszcze coś mogę zrobić. Farby. Ale tu muszę przyznać, że dźwiękowo, chociaż są wyrównane efekty z dźwiękami głosowymi i stópkarskimi. No, że odgłosy stóp słychać itp. Coś jeszcze mogę tu zrobić? Chyba nie. Może mogę, tylko nie wiem. Chyba nie. O! Kuchnia! Gdzie ja mam to jedzenie zostawić? Chyba tu na dole, nie? Jak go obudzę. Zanieść pracę na stół w jadalni, no właśnie. O tym mówiłem. Jakie rary tasy. Dobra, chodźmy obudzić Karla. Na razie nic tutaj więcej nie znajdę. Więc Karl, wstajemy! I tam słyszymy te ćwirkanie tych robotyczno-androidowskich kanarków. Ćwir, 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 ćwir. To chyba mnie wołają. Dobra. Rozumiem, że on jest tutaj. Odsłoń zasłony. No słyszę już, jak chrapie. Stajemy, Karl. Ojej. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. Podaj mu lek. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. No ja się nigdy nie zestarzeję. Arm, please, Carl? No. Carl? Thank you. Jak z dzieckiem? I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth.
Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids? I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Właśnie, jak oni by chcieli powstrzymać tą bezdomność, to powinni zaatakować fabryki CyberLife, a nie jebanych androidów. Widać, że ludzie to mają małe muszczki. Dobra, trzeba go postawić na wózek. A, najpierw siku, no tak. Najpierw te sprawunki. Kurde, czemu to jest tak cicho? Ta muzyka tak fajnie kraj, nie mogę jej posłuchać. Nienawidzę. Głośniej nie wezmę, bo się boję, że mi zaraz uszy wybuchną. Ale tak grał, tak na fortepianie, takie ciche granie, jakby nikt nie słyszał. Jakby ktoś nie słyszał. No to co, do jedzonka. Zabierz Karla do stołu w jadalni. Coś specjalnego na agendzie dzisiaj? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Jezus. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. No, fajnie. Any news from Leo? No, Carl. Kim jest Leo? I can call him if you like. No. No, don't bother. Kim jest Leo? Możliwe, że syn Karla. Pewnie zawsze przychodzi po pieniążki. Well, your breakfast is ready. Tylko odwiedza ojca, jak o pieniądze chodzi. Ach, grafika jest piękna po prostu. Television. O, to to czytałem. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Hmm? Okay, Carl. Mogę pograć na fortepianie? Mogę. Nie czytanie. Chcę pograć. Graj. Zagraj na fortepianie. A co jeszcze mogę? A, mogę pograć sam ze sobą w szachy. Nie, no nie. To wolę fortepian, to jest najlepsze. Kurde, muszę się skupić teraz. Klikanko. Z nadzieją, tajemniczo, intymnie. Z nadzieją! Okej. Nice. Nawet nie idzie mi źle. Oj.
Muszę tylko ryd znaleźć. Napierdzielamy! Dziękuję. Something has changed in the way you play. Sometimes I think you have more humanity than most humans. Ooh. Dzięki, Karl. Today I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Skoro tak mówisz, Karl, zapamiętam twoje słowa. I to dosłownie. Dobra, to chodźmy do tego studia malarskiego. Trzeba dziś pomalować, co? Fajny wózek w ogóle. Fajne kółka ma. Takie odpicowane. Co tam dziś namalujesz? Let's see where we left off. Remove the sheet. Dobrze. Nice. Ładne. Fajne. Czekaj na polecenie od Karla. No dobra. Czekaj na nowe polecenie. Patrzmy, jak maluje. Ty, w ogóle patrzcie. Jak maluje, to się robią krechy. Nie no, patrz, oglądajmy. Nie mamy i tak nic więcej do roboty. Tutaj łóżko maluje. Już prawie skończył, można powiedzieć. Chociaż nie wiem co. Nie wiem, jaką on ma artystyczną duszę i co tam jeszcze chce dodać. Ale ucho namalował. No, Markusowi się chyba podoba. So, what's your verdict, Marcus? No, nie możemy. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Do rysowania? Malowania? Try painting something. Oi. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. No nie wiem, czy on ma to w programie. On może skopiować coś. Robić kalkę, ale namalować coś tak po prostu, żeby wymyślić, to nie wiem, czy to... Znajdź temat obrazu. Posąg. Biurko. Jak namaluję jego obraz, to będzie trochę śmieszne. Powiedziałem, że mi się podoba, nie? I on robi teraz idealną kopię. That is a perfect copy. Mówiłem? Of reality. The painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Carl, I don't
think I can do that. It's not in my program. I... No właśnie. Go on, go, try it. Grab that canvas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Mm-hmm. No nie wiem, czy on ma wyobrażenie, ale zamknijmy. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. O, żółte się świeci. Drift across the canvas. Nawet będzie niestabilny program. Androidy. Jestem androidem? Rysujmy androida. Los, nadzieja, ból, smutek. Nadzieja. Android, nadzieja. No zobaczymy, co wyjdzie. No, muzyka podnosi tempo. Wow! Oh my god. No. Nie zgadnę. Jak on miał? Noe? Nie pamiętam. Hey dad. Leo. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. Widać, że ćpun. Kaski potrzebuje, co? You all right? You don't look so good. Oh yeah, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know. Yeah. Nie dawaj mi nic. Again, aren't you? No, I swear it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. To wypierdalaj do roboty. The answer is no. What? No. Why? You know why. Yeah, I think I do know why. you'd rather take care of your plastic toy here than your own son. A czy syn zajmuje się ojcem? Tell me, Dad, what's, czy ta plastikowa zabawka? Smarter, more obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Oh fuck. Leo, that's enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. No idź, spokaj się. Idź, spokaj się, ojeju. Ojej, nie dostał pieniążków, o Boże, biedny. Musi teraz iść, kurde, obciągnąć koledze, żeby mieć na jedzonko. Znaczy na kolejne dragi, przepraszam. Kurwił mnie, już nie nienawidzę typa. Malarz. Ocie panie, ile mogłem jeszcze zrobić? Aha, dobra, to są te obrazy. Graj na pianinie z nadzieją. Tutaj pewnie mogłem zagrać w szachy. I jeszcze co tam było? Przeczytać książkę. Okej. Okay. Tutaj androidy, ludzkość, pyk. Jakbym wybrał. To by było też co innego. No dobra. Po prostu coś tu nie. Dobra. Lecimy dalej. 5 listopada 2038 rok. 23:27. Oho, Jimmy Barr. Connor! Connor jest spoko. Zrobiliśmy jedną badassową akcję. Pracuję w policji. Ja lubię takie historie policyjne. I zajebiście. Na razie moja ulubiona postać. Druga to jest Kara, a trzeci to jest Markus, bo u Markusa to tak na razie życie bogacza. Tam pisało, że nie androidy?
Odszukaj porucznika Andersona. Wiesz co, Connor? Zaraz może nas stąd ktoś wywalić. To jest porucznik Anderson. Myers Derek. Dempsey Edward. Peterson Jimmy. Pewnie dziś będzie na końcu siedział. O, jakiś sikacz. Joachim Kim. Robert Chris. Rekta, handlarz narkotyków. Ej! Coś mogę zrobić w kibelku? No, Connor wygląda zajebiście. No dobra, to nie jest zachęcająco. O, ten jeszcze. Gray Christopher, nie. Porucznik Anderson Hank. O! Tego aktora też znam. On fajnie robi głos taki deep. Lieutenant Anderson. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot and get the fuck out of here. Uh-huh. A weźmy. Lieutenant Anderson, I must inform you that I intend to file a report on your behavior. Nie tak, Connor. Ja myślałem, zapomniałem, że ty jest android, kuźwa. No i fakara mi pokazał, no. Upór Boże? I'm sorry, Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No. Where? Never mind. Pamiętaj, Hank, że to jest... You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? O? Bartender? The same again, please. To jest android, on nie zna tych. O, ale teraz u niego zapunktowałem. On nie rozumie, Connor nie rozumie metafor i ludzkich powiedzonek. To może być śmieszne. On niby wszystko rozumie, ale nie do końca rozumie wszystko. Tak, morderstwo. Widzicie, spadło mi troszkę kreseczki w dół, ale jak poszło w górę za piweczkę, znaczy za kolejną dolewkę whisky. Czyli kolejny defekt, nie? Connor jest dopisany do defektów, a on słucha heavy metalu. You wait here. It won't be long. Whatever you say, Lieutenant. Fucking angry. Ale już jest obojętność. Trzeczne rozkazy, ustalanie priorytetów. Okej. Okay. Idź za porucznikiem. No to nie zostaje jednak. Josh Douglas for Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Jezu, jakie piękne to oświetlenie jest w ogóle. Quantic Dream, po prostu przyszliście samych siebie, nie? Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of stay in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it?
Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. Chwila. Właśnie coś tu... Nie, tam. Okej. Jesus, that smell. Nawet ja poczułem. Victim's name's Carlos Ortiz. Wysłuchaj odprawy. Przejrzyj materiał do... According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Wow, state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle Jesus, of the night. Ile on tu leży. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more about the car when he gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed he I'm alive. Jak ładnie napisane. Ja żyję. I gotta get some air. Make yourself at home. I znowu go defek zabił. Jeszcze napisał I'm alive, żyję. Wow. Zbadaj miejsce zbrodni. I'm alive. It's way too neat, no human rights like this. No. Chris, was this written in the victim's blood? Pobierz próbkę. Oh, Jesus, what the hell are you doing? I'm analyzing the blood. I can check samples in real time. I'm sorry. I should have warned you. Okay, just don't put any more evidence in your mouth. You got it? Got it. O, już mi się podoba ta dwójka. Oni się na pewno dogadają. Ja to robił wszystko tak, żeby się dogadali. Kurde, nie przeczytałem. Zaschnięta krew pewnie tego Ortiza. Czyli pchnął go nożem. Brak odcisków palców. Zamieszany android? Dokładnie. I would say so. We're taking samples for analysis. I'm alive. Sionka Cyber Life Sense. A ty, panie grubasie? Czemu ciebie zabił? Na pewno musiał być jakiś powód. A kto ten tyłem kwas? Chlorowodorowy. Oho. Ortiz Carlos, nie, że jest wprost. Waga 130 kilo. Ja pierdolę, gościu, schudnij, bo będziesz wyglądał jak boks. A nie, już nie może schudnąć. Jeszcze coś mamy. Krwotok wewnętrzny 28 ran kuty. Zgon ponad 19 dni temu. 28 ran mu zadał. Rozumiecie to? 28. A to co? Odciski palców dopasowane z bazy Ortiz Carlos. Kradzież i brutalna napaść. Kartoteka. Rekonstrukcja. O! Ofiara upadła tutaj. Ofiara została dźgnięta. Przyszli z kuchni, czyli w kuchni będą kolejne dowody. Czyli robimy retrospekcję wszystkiego. Podoba mi się to. 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for. O! Kolejny dowód. Red ice. Seems our friend Carlos liked the party. Chris, I want full analysis on the narcotics. Zaschnięta krew Ortiz Carlos. Consider it done, Lieutenant. 3 na 10 dowody. No ćpunek. To co wcześniej było na nim. Ofiara brała narkotyki.
Hey, Mike, you finished taking samples there? Yeah, that's it. Nic ciekawego. Chyba. Mówiłem, że jest strip club z androidami, no kurwa, no. Ja chcę tam iść. Znaczy, może to być powiązane ze sprawą. I ja na miejscu Conora i Henka, ja bym tam poszedł. Nie, że chcę sprawdzić, jak to wygląda. To jest po prostu ważne ze sprawą. Dobra, tu będą kolejne dowody na bank. To to jest wejście na garden. Ach, to pięknie wygląda to. Model mniej niż godzinę temu. No właśnie nie. No mogły. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Defekt nie uciekł tędy. Widzisz, Hank, jestem przydatny. Kurde, ten R... Jak się Conor, jaki on ma model? RK-800 jest bardzo dobrym detektyw. Zaschnięta krew. Palców, okej. Okay. Ślady walki. Dobra, mamy tu jeszcze dwa dowody. Ale ładne okno. Brakuje noża kuchennego. Narzędzie zostało wzięte stąd. Jest jakiś baseball bat. Przyczyna gwałtowne uderzenie. Ślady Tyrium, czyli Ortiz walnął tym. Pewnie dla samoobrony walnął w tym androida. Ale nie, bo dźgnięcie było... później. To może on go bił? Zaraz zobaczymy. Czy tutaj, jak już wziął nóż? Defekt chwycił nóż. Zobaczcie, on go bił. Jeszcze wcześniej zanim, czyli to była samoobrona. Defekt został zaatakowany, wstrząs emocjonalny, właśnie. I wziął nóż. Nie, to jeszcze nie koniec. Co? ważny dowód. Seks z androidami jest oficjalnie lepszy. Przykro nam, drugie panie, nic nie pokona plastiku! O Boże! Jakie dobre! Znaczy, jak dobrze napisane, żeby wkurwić dziewczyny. Seks z androidami jest oficjalnie lepszy. Przykro nam, drugie panie, nic nie pokona plastiku. Mamy już mamy już wyniki z naszej ankiety. 68% mężczyzn przekłada seks z androidem na seks z prawdziwą kobietą. 52% mężczyzn twierdzi, że próbowało go przynajmniej raz, więc androidy cieszą się sporym powodzeniem. Jak to musi wyglądać z androidem? Czy tam nie ma w psiucie, czy gdzieś w tych otworach jakiegoś, kurde, wiatraczka, żeby nie odcięło psiusiaka? Podano kilka wyjaśnień tej preferencji, ale my znamy prawdziwą przyczynę. Po wszystkim androidy nie chcą rozmawiać o uczuciach. Naprawdę. Przecież o to właśnie w seksie chodzi, o uczucie. Ale z was faceci, pewnie kobiety, te, które nic nie czują, tam sami do tych klubów jacyś socjopaci chodzą. Te opowieści sponsorował klub Eden. Dyskrecja to nasze drugie imię. Nasze usta milczą, bo są zajęte. Twój android cię szpieguje. CyberArt może wykorzystać androidy do pozyskania prywatnych informacji.
czy twój android cię szpieguje. Coraz więcej ekspertów twierdzi, że CyberLife wykorzystuje swoje 120 milionów... Ile? Już tyle ludzi na świecie nie ma. Prywatnych rozmów klientów, które następnie sprzedają swoim partnerom biznesowym. Zdarzyło się wam rozmawiać o kupnie samochodu podczas kolacji? CyberLife może to wykorzystać w personalizowanych reklamach. To wyciąć! Odciąć androida od Wi-Fi. Nie wiem, gdzie on ma tam kostkę z Wi-Fi. I kurde, nie ma. Jednak informacja kopalni złota ma jednak dalsze implikacje. Firma może zdobyć wiedzę o wszystkim od osobistych problemów pod poglądy polityczne i wykorzystać te dane dla własnych celów. Raporty wiążące zdobycie prezydentury przed Warren z działaniami CyberLife dodają tym obawom wiarygodności. Kilka organizacji konsumenckich zażądało, by CyberLife ujawniło, jakie informacje gromadzi i komu je sprzedaje. Firma jednak odmawia. Dotychczasowe apele o wszczęcie oficjalnego śledztwa nie przyniosły rezultatów. Dupa! Nic się nie dowiecie. Gdzieś coś pominąłem. Brakuje mi dowodu. Jeszcze, ale jeszcze nie przejrzałem całego... Oho, coś tu jest. Ta zasłon... Może się tu chowa? No nie, to by był... Obsesyjne pisanie. RA9, RA9. Czym jest kuźwa RA9? Oho, jakiś posążek. RA9. Ofiara dla bóstwa? Dziwne. Ten defekt wyzna jakieś bóstwo RA9. Dobra, mamy wszystko. Możemy zdać raport Henkowi. Ale muzyka. Muzyka robi klimat. Gdzie jest Henk? Tutaj. Lieutenant, I think I figured out what happened. Oh yeah? Shoot, I'm all ears. It all started kuchni. In the kitchen. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. Kijem. With the bat. Kurde, muszę dobrze zbierać. Come on. Ofiara zginęła androida. Android zginął ofiarę. The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Dokładnie. Okay, then what happened? The victim fled to... Do salonu. The living room. To get away from the android. All right, that makes sense. The android murdered the victim. Nożem. With the knife. 28 razy. Okay. Your theory is not totally ridiculous. Yes. Tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Dokładnie. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers Android's biocomponents. To tak działa. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh, but I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Mhm. Yes. Mamy to. Może go znajdziemy, no na pewno go znajdziemy po Tyrium. Nie, na pewno nie wyszedł z domu, więc musi się jeszcze tu gdzieś chować. No nie wierzę, żeby tu się schował. Nie. A nawet się nie wystraszyłem. Ale Connor trochę się zaniepokoił. Oho, tu była drabina.
A, jest stryszek! Czyli siedzi na strychu. A, ślady prowadzą na strych. Znajdź coś, czym można się spiąć. Nie wiem, krzesło? Hey, 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 what are you doing with that chair? I'm going to check something. Connor wydaje się spoko. To se sprawdzę. No i se sprawdzę, Hank. Po to wziąłem krzesło. Na bank on tam gdzieś siedzi, nie? Boi się na pewno. Jeżeli się bronił, zaczął coś odczuwać. Więc też pewnie odczuwa strach. Tak mi się zdaje. Nie, to nie on zapłachnął, by się ruszał. By się trząsł i w ogóle. A to wygląda na jakiegoś manekena. Connor, nie musi się skradać, naprawdę. No właśnie. Gdyby to był horror, to już bym się srał przez tego manekina. Jest! A, widzicie? Ma kamuflaż. To jest czarnoskóry android. Dlatego go nie widać w ciemności. Pieprzony. Zaraz będzie ban na YouTubie za rasizm. Siedzi tu, widzę go. Znaczy jest za tymi pudełkami. Widziałem jego czerwone, ten. Na głowę. Stój! Nic mi nie rób. O kuźwa. Wierzę. Nie no, muszę, przykro mi, jestem policyjnym tym. A, nawet nie mogę wybrać. Spokojnie, nic ci nie zrobię, będą pytania pewnie. Chyba cię nie dezaktywują. Dopóki się nie dowiedzą, co się stało. Jacie, ile ścieżek. 2400 punktów. Zobaczmy, co tu jest. Czytaj seks z androidami. Sprawdź prysznic. O kurde, czegoś tu nie zrobiłem. Jest tu... Patrzcie! Jest tu jakaś inna ścieżka. Może mógłbym im podać zły trop, by go nie znaleźli? Bo tu jest znaleziono defekty i to jest kluczowe. Dobra, wiecie co? Zostawiajcie łapki w górę. Subujcie kanał. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z... Detroit Become Human. Pa, pa!